I to jest ten moment, na który czekaliśmy. Proszę bardzo. Stadion postawiony, czy ktoś się cieszy? Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Witam Was tutaj, cześć wzdłuż i zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. No i tak, dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od timelapsa głównie, ale najpierw Wam trochę powiem, co się tu wydarzyło. To po pierwsze, co się działo? Trochę pozmieniałem miasto, bo odbudowałem je to troszeczkę, w sensie może z tej perspektywy tego zbytnio nie widać, ale po kolei. Pierwsze to zrobiłem, w sensie to było na sam koniec, ale co pamiętam, to jest dodanie nowej ulicy tutaj, wzdłuż tego ciągu. Co oznacza jedno. Nasz Bambaj, który tutaj był, który kończył, o, w tym miejscu kończył naszą trasę, teraz się ciągnie tutaj dalej. Jedzie, jedzie, jedzie i jedzie aż tutaj, do tej pętelki, gdzie się ludzie mogą przesiadać między tymi dwoma tramwajami. Właściwie trzema. Ponadto nasza aleja rowerowa została wydłużona i ludzie uwielbiają ją. Zobaczcie, ile tu jeździ rowerzystów na tej ścieżce pasie rowerowym. Także to się zmieniło. Dodałem nawet przejścia podziemne, dzięki czemu jest o wiele więcej teraz możliwości tutaj z dochodzenia i z dojść do przystanków tramwajowych, co było dla mnie też ważne. Ponadto podkręciłem tutaj od tego miejsca dojścia do przystanków z innej strony. Poczekajcie, zaraz to Wam pokażę. O. Dalej, tu pozmieniałem ścieżki rowerowe. Rowerowa teraz tutaj się ciągnie, jak widzicie, i zjeżdża w dół. Zrobiłem multum nowych zejść, tu się schodzi w dół i można z tędy wyjechać bezpośrednio na tą ścieżkę rowerową tutaj lub wyjechać na tą ścieżkę rowerową tutaj. Tu zrobiłem multum nowych przejść i najważniejsze, puścimy nowe trolejbusy. I chyba widzę, że część z nich przynajmniej jest bardzo pożądana. Widzę, że nawet korki robi. Ciekawe. Dobrze, i to chyba ta linia, która potrzebuje, 60 ileś osób czekających na jeden bamba trolejbus? No nieźle. Od razu tylko pokażę w skrócie, gdzie puściłem Wam te trolejbusy. Jeden trolejbus jedzie od naszego centralnego tutaj miejsca, ma przystanek, jeśli się dobrze miewam, tutaj chyba? Albo tutaj, może to jest ten? Tak, to jest chyba ten i też jest bardzo zapełniony, dobra. Chyba ten trolejbus był tutaj dla nich niezbędny. I ten trolejbus jedzie tutaj sobie trasą, tu wjeżdża w tunel, tu wyjeżdża z tego tunelu i jedzie bezpośrednio do punktu przesiadkowego, skąd tu są przejście dla pieszych, przejścia podziemne, do właśnie naszego tutaj całego i oto pięknego miejsca. Czy dużo osób z tego korzysta przejścia? No trochę, no to już zostawimy, bo się zastanawiałem, czy może nie usunąć tego, ale chyba nie będzie. I dalej nasze obydwa trolejbusy zatrzymują się na przystankach tutaj. Jak widzimy, ten tutaj na przykład się zatrzymuje na tym przystanku. No i tutaj nasza szkoła cały czas jest w tym miejscu. Drugi trolejbus ma trochę inną trasę. Jedzie sobie tutaj prosto, przyjeżdża prosto i jedzie sobie razem z trolejbusami. Tu ma główny przystanek, gdzie zrobiłem przejścia podziemne bezpośrednio z dojściem do naszej stacji metra. I zrobiłem tak samo wyjście tutaj na górze, żeby mieli bliżej do metra. I nasz trolejbus tutaj ma przystanek i później tu sobie robi pętelkę i zawraca znowu na trasę. I z tego trolejbusu, wbrew pozorom, dosyć dużo osób korzysta, bo jest to dosyć niezły łącznik właśnie z stacją metra i pociągami. Także to tyle się tutaj zmieniło po tej stronie dzielnicy. Ponadto, co zmieniłem? Powiększyłem nasz las, ponieważ tutaj już nie ma całkowicie nafty i właściwie nigdzie nie wydobywamy nafty, bo nigdzie nie chciałem zmieniać, żeby na nowo robić. Tu jest jedno miejsce, a wszędzie pozostałych miejscach wydobyliśmy. Więc później, może w dzisiejszym odcinku, przebudujemy trochę tą dzielnicę. Ale nie jestem tego w 100% przekonany. Także tak, to się dosyć tutaj dużo zmieniło. Przystanki tramwajowe zostały polikwidowane, przynajmniej w części. Tutaj na dole nic zbytnio nie kręciłem. Co innego, jeżeli chodzi o rejony tu na górze. To tak, pomijając nasze tutaj pestki i tak dalej, to powiększyłem trochę tą dzielnicę, oddzieliłem większym lasem, dzięki czemu lepiej to działa. Ponadto wybudowałem tutaj przystanek promowy, co jest według mnie idealnym miejscem. Oni uwielbiają ten przystanek promowy, zresztą jak same promy, ponieważ promy w tym miejscu są po prostu bardzo, bardzo i to jeszcze raz potrzebne, bo nie ma tutaj zbytnio dużo takiej komunikacji. Nie naprawiłem cały czas tego przystanku tomowego, tego i na razie nie chcę nad nim myśleć, ale pewnie trzeba będzie go jeszcze naprawić dzisiaj albo w jakimś najbliższym czasie. Ponadto okazało się, że te korki bambajowe, które tutaj były, bo tu były korki samochodowo-bambajowe, miały swój przyczynę. Ta droga to był jedyny wjazd do tej dzielnicy, co oczywiście nie było dobre, więc zrobiłem tutaj zjazd. Tu jest zjazd na autostradę w dwóch kierunkach i tak samo jest tutaj zjazd do tej przez tą dzielnicę przemysłową
I zanim będziecie mówić, ale zaraz wszystkie tiry będę jeździć, bo tu jest zjazd z autostrady, co nie? Spokojnie zrobiłem, że w tej dzielnicy mieszkalnej nie tirom jest zakaz wstępu. Także to na pewno pomogło. Dalej, nasze bambaje tutaj zmieniły, nie jadą teraz ulicą, jak normalnie jechały, tylko jadą swoim osobnym pasem, tutaj bambajowym, co trochę według mnie polepszyło ich chyba sytuację. Także tak, to jest na pewno jako jedna z ciekawych zmian. Po prostu nasze bambaje jadą teraz tym pasem, tutaj wzdłuż naszej linii drogi i później tutaj wykręcają. Oczywiście nasz zakład opieki jest cały czas od tej strony połączony. I część bambajów jedzie sobie tutaj prosto i tędy wykręca. Oczywiście to nie jest wszystko, co zmieniłem. Zmieniłem też tutaj tą dzielnicę i najważniejsze, dodałem przystanek tutaj na dole. To jest coś, czego już zapomniałem, że to zrobiłem, a to też pomiędzy odcinkami zrobiłem. Tu są teraz nowe przystanki z przejściami i tutaj jak widzicie jest właśnie nasz przejazd, most, właściwie wiadukt nad tą linią bambajową i przystanki we wszystkich kierunkach są na dole. Ludzie uwielbiają tą linię, ponieważ stworzyłem nową linię bambajową, która jedzie stąd tutaj do tej pętelki i ona jest jedną z bardziej ulubionych. To nie jest pestka, bo ona jedzie tutaj tą główną trasą tędy. O, to jest ta linia. Jak widzicie, tłumy ludzi z niej korzystają i ona dojeżdża do pętli tutaj. Tu zawraca, bo nie miałem nigdzie bliższej pętli. Tak, no niestety, tak coś czasu mi wychodzi. Tutaj posegregowałem przystanki wszystkie, więc już nie ma tak, że jakoś tutaj dziwnie jeżdżą te nasze linie. Tutaj jest zjazd naszej głównej trasy korków, zbytnio nie ma bambajowych. Chyba, że niektóre linie, jak ta niebieska, ostatnio dostała mega dofinansowanie co do dużej ilości bambajów, ale będzie trzeba puścić nową linię kolejową po prostu w naszym mieście, bo bambaje są zbyt na razie zatłoczone. Ponadto nie ma tutaj punktu poboru opłat, ale o tym za chwilę. I przystanki tutaj bambajowe wszystkie są połączone teraz przejściami podziemnymi z różnymi miejscami, co ważne, i ludzie bardzo uwielbiają te przystanki. W ogóle uwielbiają ten punkt przesiadkowy. Przesiadanie się stąd do tych bambajów, czy do tych bambajów, jest jedną z ich ulubionych rzeczy. No i tak, co się tu jeszcze zmieniło? Dobudowałem nowy węzeł. Coś tak, po pierwsze, najpierw jedna linia bambajowa kończyła tutaj swój bieg. To ją przesunąłem i jedzie teraz tutaj dalej przez naszą dzielnicę. Tu kończy w nowej miejscówce, jako tu taka ciekawa jest ta pętla. I tutaj też dociągnę nasz trolejbus, który wcześniej kończył w tym miejscu bez jakiejkolwiek zabudowy. On tu wjeżdża teraz w tunel, przejeżdża, tutaj ma pętlę na dwa trolejbusy, przyszłościowa pętla oczywiście. I jedną linię bambajową, która tutaj kończyła, dociągnąłem tutaj, żeby wszystkie te trzy transporty mogły się ze sobą komunikować jako centrum przesiadkowe. Tu zrobiłem linię rowerową, nie wiem czy z niej bardzo korzystałem, ale jak coś mają. I jeszcze jedna ważna rzecz, to jest to, że dodałem punkty poboru opłat, obydwa. Są dwa. Jeden jest na tym wlocie i wylocie i drugi jest na tym wlocie i wylocie i uporządkowałem tutaj zjazdy, bo teraz tutaj zrobiłem bezpośrednią autostradę, która omija wszelkiego rodzaju jakieś tutaj problemy i tutaj jak widzimy wszystkie korki też całkiem nieźle działają. Jedną rzecz, którą warto to byłoby zmienić i zrobimy to teraz, to jest tutaj taki zjazd, żeby jak coś po prostu nasze transporty nie krzyżowały się z innymi liniami. Także tak, trochę się działo pomiędzy odcinkami i chyba zaczniemy od tej linii kolejowej, tak mi się wydaje, bo to może być coś nowego. Ponadto przydawałoby się tutaj puścić, w sensie tutaj. Jakoś tutaj linia kolejowa na pewno będzie. Tutaj też jest potrzebna stacja metra. Gdzieś w tym rejonie będzie trzeba postawić stację metra, bo najbliższa jest tutaj i na pewno ludzie ją uwielbiają. No dokładnie. Jest ona po prostu uwielbiana, a jest potrzebna takich więcej miejsc. Także no zobaczymy, co tu będzie się działo. Była ankieta w ostatnim odcinku, ładnie nią zagłosowaliście. Najwięcej głosów miała opcja E, czyli budowa stadionu w tym rejonie. Cała budowa stadionu, jak i tego dworca, właściwie stacji kolejowej, będzie na timelapsie, a pozostałe rzeczy, które będę jeszcze dzisiaj budować, już raczej nie. Czemu na timelapsie? Bo będę pewnie mieć jakieś jeszcze inne zajęcia dźwiękowe w tym międzyczasie, więc no tak to wychodzi. Dobrze, moje pytanie jest tylko jeszcze jedno, zanim przejdziemy. Czemu tu jest taki korek? Czy ja tu zrobię jakieś stopy, czy co? Nie wiem. W sumie nie wiem, czemu jest taki korek tutaj. Czekaj, może jest droga się. Nie, no droga się kończy. Droga się tu nie kończy. Co tu taki korek się zrobił? Nie wiem. Nie wiem, dobra, trudno. Na razie to się jakoś nie robi jeszcze jakieś niebezpiecznie, więc może być. Dobrze, to tak, jedną linię kolejową stąd i tu będą dwie linie, bo jedna będzie jechać do stadionu, nie będzie i tutaj jedna szynówka też jechać do stadionu, tak mi się wydaje. To na pewno, a druga linia będzie jechać gdzieś tu w głąb.
No gdzieś tutaj, gdzieś w tym rejonie będą stacje pociągu pasażerskich. Na pewno tutaj będę chciał wmontować jeszcze kolejną stację. Tu przeciągnąć. Tutaj gdzieś w tym rejonie będzie potrzebna na pewno stacja pociągów pasażerskich, może nawet na Zaciszu, zobaczymy. No i tutaj w tym rejonie będą na pewno jeszcze jedna stacja czy dwie. I punkt końcowy będzie tutaj z przesiadkami do pociągów, do Bambajów. Także tak, będzie się działo. Czy ktoś korzysta z tego lądka? A tak pięknie ono wygląda. Dobra, bez zbędnego gadania się nagadałem, to możemy zacząć budowę. Wiadomo czego. A, jeszcze jedna ważna rzecz, zanim zaczniemy już faktycznie temat poważnie. Dodałem tutaj schron, bo nie było tu żadnego schronu. Więc jak ktoś nie musi się martwić, jeździ tutaj nawet autobusik ewakuacyjny. I to jest ten moment, na który czekaliśmy. Proszę bardzo. Stadion postawiony? Czy ktoś się cieszy? Ej, no bo wie. Nikt się nie ucieszył, że postawiliśmy stadion. Więcej kibiców, większa publiczność. Dobra. To tak. Ty już masz nawet zaplanowany mecz, taki czy najbliższy. Świetnie. Teraz przydałoby się po prostu zrobić całą resztę, żebyś ty mógł tutaj sensownie działać. A to chwilę potrwa, bo jak widzicie, ja już tutaj szykuję możliwości różne. Stadion musi być idealnie skomunikowany z Centrum Wszechświata i całą resztą, więc dajcie mi chwilę, to nie potrwa jakoś chyba bardzo długo, a zresztą zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. No i proszę bardzo, nasz mecz tutaj się rozgrywa. Trybuny tutaj są w teorii pełne. No oczywiście nie są aż tak bardzo pełne, jak tutaj pokazuję to na naszym obrazku obok.
No ale tak czy siak, widzimy, jest tutaj stadion, biegają, kopią piłkę. Piłkę nawet da się znaleźć, jeżeli się dobrze poszuka. I cały czas ludzie wchodzą, co ciekawe, bo jest ich tutaj tak dosyć dużo, bo 567 osób i rośnie cały czas. Najlepsze ciekawostki jest to, że ludzie na piechotę potrafią nawet przyjść od tej stacji metra. Zrobimy tutaj specjalne dojście, bo stwierdziłem, a może będą chcieli dojść. Tak samo potrafią, tutaj jak widać na załączonym obrazku. O, i nawet korzystałem z przejść podziemnych, z tego co widzę. No, to miło. Przynajmniej w części. Tak czy siak, też chodzą tutaj, w tą stroną, proszę bardzo. Stąd też dochodzą, długimi trasami. I część już korzysta z naszego nowego Bambaju, który tutaj puściłem. To jest nowa linia pestki. Jakby ktoś był, nie wiedział dokładnie o co tutaj chodzi. To jest nowa pestka, która i tak jeździ zbyt często, z tego co widzę. Jakby dało się ustawić, żeby jeździła częściej w dni, wiecie. Gdy jest mecz, a rzadziej kiedy go nie ma. To byłby to. Pestka jest bardzo prosta, jedzie stąd z przystankami paroma. Tutaj jest drugi przystanek, tutaj ludzie lubią wsiadać do tej pestki. To jest drugi przystanek, trzeci przystanek jest tutaj. Też ludzie lubią korzystać z tej pestki. To jest nowość, nowa odmiana. A drugi jest tutaj. I do tego akurat ludzie nie są bardziej zadowoleni. Piąty przystanek jest tutaj, czyli standardowo pestki nam się tutaj korkują, no nie dobrze. I ostatni przystanek jest tutaj, wspólny dla obydwu bambajów, bo na razie jeszcze nie mam pomysłów, jak gdzie tą linię tutaj w tą stronę pociągnąć. Bo one też tutaj gdzieś będą jechać, co nie? Dwie linie ma w końcu. Także zobaczymy. A ta pestka będzie tu wykręcać. Ona tu jakoś prawdopodobnie albo pod spodem tego naszego dworca. Ale tak czy siak ta pestka na pewno wykręci gdzieś w tą stronę, bo ta stąd będzie jechać dalej w tą stronę, bo ona tylko tutaj właśnie pod stadem podjeżdża, później zawraca. No i jak widzicie, tutaj dwa koncepty miałem, jakby to miało wyglądać. No tutaj ten beton mi się trochę nie podobał, tak nie najładniej wygląda. Dlatego zmieniamy to i nie będzie wyglądać to nawet w ten sposób, tylko w ten sposób. A tu za chwilę będę budować poradnik z parkingów, które pewnie wy już widzieliście wcześniej. Także tak, to jest tutaj do zrobienia. No i stadion ogólnie jestem zadowolony, bardzo dużo ludzi korzysta. Jakbyście byli ciekawi, czemu nie zrobiłem wejść od tej strony, tutaj przed tym, to dlatego, że nie mogłem tej drogi wcisnąć. Jeżeli stawiałem tutaj tą drogę jednocześnie z tymi przejściami podziemnymi, to już się nie podobało. Skylines już powiedział, nie, to mi się nie podoba. Twierdził, że już budynek jest niepodłączony do tej drogi. Więc nie jestem nic na to w stanie poradzić. Tu będzie stacja pociągów pasażerskich i jednoszynówki na pewno będzie. Jeszcze się zastanawiam, jak zrobić, czy tutaj zrobić osobno jednoszynówkę, pociągi i tak dalej. I metro będzie stąd dojeżdżać, nowa linia metro. Stąd! Możliwe, że to będzie nawet ta linia metro tutaj będzie wkręcać. I jeszcze jedna rzecz, którą na pewno dzisiaj zrobimy, to jest budowanie tutaj stacji kolejowej. Mamy dzisiaj do postawienia jeszcze dwie stacje pociągów pasażerskich. Ale to jeszcze będzie później. Także tak czy siak, no i jeszcze jedną, żeby tutaj się kręcić w międzyczasie, to wam tylko powiem. To jest to rondo, trzeba je całkowicie zrażanżować, bo korki tu są ogromne, jak widzisz na załączonym obrazku. I już, żeby je trochę rozładować, puściłem tutaj nasz jeden z bombajów i jedzie teraz tędy, tutaj, nową trasą. Ludzie oczywiście uwielbiają tramwaj w nowych rejonach i to jest chyba jedno z lepszych rozwiązań, tak samo jak nowa linia bambajowa, którą puściłem w tym rejonie. Bo tu nie mieli żadnego transportu poza tym pociągiem, który im puściłem, z tego jako tako korzystają. Dobra, lecimy dalej, muszę wymyśleć. Muszę to wszystko przebudować i przygotować wszystko pod parkingi, które tu będę budować. Thank you.
ze względu na małe problemy, a dokładnie możecie zobaczyć sobie je teraz w popycie, mamy problem z biurami, bo przemysłu nie będę budować. Oznacza to tylko jedna rzecz. Trzeba postawić biura. Więc tym się teraz zajmiemy. Wbudujemy nową dzielnicę. Nie wiem, jak ona będzie długo działać. Czy będzie długo, czy krótko, czy cokolwiek. Ale musimy po prostu wprost. Powiem to wprost. Trzeba wybudować nowe miejsce, gdzie no, wszystkie osoby od biur będą mogli pracować. A budowa stadionu musi niestety poczekać. Czyli, gdzie wybudujemy sobie nasz kompleks biurowy? No ja widzę dwa miejsca idealne i w tych dwóch miejscach to wybudujemy. Jeden będzie tutaj, na szczycie, ale to jest na osobny odcinek, więc nie dzisiaj. A drugi to jest u zbiegu tej i tej alei. Tak, w sensie u zbiegu, no zobaczycie za chwilę. Dobra, trzeba to wymyśleć. Już raz taką dzielnicę wybudowałem. Wyglądała cudnie. Teraz czas na drugą. Miejmy nadzieję, że one się połączą gdzieś w tym rejonie. Gdzieś w tym powinny się połączyć. I w sensie, dobra, to trochę jedną lub drugą trzeba będzie trochę skręcić, żeby lepiej mi się tu wyprofilowało. Ale tak czy siak. Drobna zmiana. A czemu potrzebuję tego? Ponieważ muszę wybudować tutaj parking. A parkingu nie wybuduję. Buduję parking. Żeby wybudować parking, po prostu w skrócie, muszę mieć popyt na handel. A aktualnie go właściwie nie ma. Dlatego teraz tym się zajmę. Przy okazji, jakby ktoś zauważył, tak, ta dzielnica się bardzo powiększyła. Tu mamy nowe drogi, tu jest nowa aleja rowerowa. Aleje rowerowe staram się cały czas budować nowe, bo one są tutaj bardzo mile widziane. Co mniej jest mile widziane, to jest to, że tu nie ma właściwie żadnej komunikacji poza jedną linią bambajową. O tą tu. Jestem przekonany, że ona niedługo będzie tak obładowana, że nie wiadomo co. Ale spokojnie, postawimy tutaj stację metra. Na pewno trochę tego przyjmie. Tak czy siak, biura czekają.
No, trochę się zmieniło i niestety na tym pewnie skończymy dzisiejszy odcinek, ponieważ nie mamy popytu. Całkowicie popyt nam zniknął, a ja tutaj potrzebuję pewnego budynku, potrzebuję popytu na handel. Tak to wygląda. Stacje ładowania Edison to są jedyne budynki, które wyglądają jak parking. Są idealne, działają w 100% jak parking. Ale żeby je wybudować i w ogóle, najpierw trzeba mieć popyt na handel. A ponieważ tego aktualnie nie mam, to nie mogę zrobić nawet podobnika do Skylinesów, więc no cóż. Tak to wygląda. Co ważne, nasz stadion na razie przegrywa, ale przed chwilą dokupiłem pakiet, żebyśmy nauczali już młodych. Więc w skrócie nasza kadra będzie nauczana i wtedy zazwyczaj się już ładnie wygrywa, bym powiedział. No i tak, widzę, że tutaj do tych różnych przejść, dojść, wejść w ogóle ludzie lubią korzystać. Niekoniecznie z tych przejść podziemnych, ale no to na razie już nie jest jakiś duży problem. Co ciekawe jest to, że naszą tutaj stację postawiłem. Tak, widzicie, tutaj jest dosyć dużo poziomów. Mamy jeden tutaj w dół, tu jest minus 2 właściwie, tu jest minus 1. No i są przejazdy. Tu będą wszędzie dookoła rejony, najpierw blisko stadionu, to będą prawdopodobnie rejony rozrywkowe, a trochę dalej będzie turystyka. I też zamierzam tutaj postawić parę budynków unikatowych. Najprawdopodobniej na przykład tutaj w sumie mógłbym postawić już jakiś unikatowy. Jak widzicie, postawiłem tutaj parę parków, żeby przyciągnąć trochę więcej naszych handel, żeby tu się lepiej budował, ale no, chyba widzicie, jakie są efekty, tak? Chyba nie trzeba tego komentować, bym tak to powiedział. No tu jest taki jeden, nie wiem czy to jest ten, wieża wysokie odsetki, tak, ona by tu naprawdę nieźle wyglądała, ale jeszcze jest taki jeden, który jeszcze bardziej mi się podoba. Punkt widokowy taki, to będzie gdzieś do postawienia w tym rejonie, może jakieś lądo tutaj sobie zrobimy. To też jest na pewno do tego typu rzeczy. Aha, czyli to jest z tych zwykłych rzeczy, które mam tutaj. Okej, dobra. Chyba, że to już postawiłem, niemożliwe. Czekajcie. O, jest, dobra. Luksusowy hotel. No i on się nie mieści. Oczywiście, że się nie mieści. No ale wiecie, że on tutaj będzie po prostu gdzieś potrzebny, bo on wygląda kosmicznie, jest wysoki i on tutaj idealnie będzie nam pasować. Prawdopodobnie go postawię gdzieś po tej stronie, żeby był trochę oddalony od tego wszystkiego, a nawet w sumie po tej stronie. To może nie jest zły pomysł, żeby go postawić. No a tego postawmy sobie od tej strony. I dookoła niego będzie tutaj hotele, turystyka i tak dalej. W sumie tu może być od tej strony taki przylądek hotelowy, to wszystko, a tu będzie typowa rozrywka. Czy to jest to, co ja myślę? Nie, to jest... Nie. Właśnie niestety i tak trzeba zrobić, budować te parki. Dokładny poradnik to jeszcze wam zrzucę. Natomiast teraz, żeby nie zakończyć tak smutnym akcentem, a ciekawostki, tutaj mamy multum torowisk, jak widzicie, one tu wszystkie będą w przyszłości bardziej poukładane, jak widzicie, jeden tor w ogóle omija, tu mamy jedną szynówką, tutaj jedzie bezpośrednio do naszych, na razie nie ma. Co ważne, jak widzicie, tutaj są dwa tory, jeden omija, drugi jedzie dalej i właśnie co do tego będę musiał za chwilę się zająć, w sensie, że jeden omija, drugi jedzie dalej. Postawmy sobie tutaj na sam koniec stację. I to będzie tyle. To będzie tyle z tego, co dzisiaj zrobimy. Ale sądzę, że coś takiego może się tu im przydać. Raczej na pewno. No ale tak czy siak, bez żadnego gadania, wybudujmy ostatnią rzecz dzisiejszego odcinku. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu w tym rejonie, a nigdzie indziej obok naszego ronda, bo to ronda ogólnie bardzo potrzebuje desperacko, to dlatego, że tutaj jest stacja metra. No i po prostu to będzie idealny punkt przesiadkowy. Dobra. Lecimy dalej.
No i w ten sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, powoli parkingi nasze się budują. Co prawda nie wszystkie są idealne, ale powoli, powoli i się doczekamy. Ja tutaj będę to budować. Oczywiście cały poradnik z jak to wybudować będzie niedługo już dostępny na kanale. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco, kliknijcie, subskrybujcie ten dziwny dzwoneczek. I tylko Wam pokażę, ta stacja naprawdę ją ludzie lubią. Dojeżdżają tutaj dwa pociągi, jeden z bezpośrednich do stadionu i chyba on jest jednym z ich najbardziej ulubionych. Druga sprawa jest to, że ta stacja teraz jest o wiele bardziej używana, bo ludzie stwierdzili, że a, no to możemy pojechać na przykład na stadion czy gdzie inne rejony. To brzmi jak plan. No jak widzimy, pociągi tutaj są ogólnie nieźle używane. I tylko Wam pokażę, jak to działa. Jeden pociąg ten z tunelu wyjeżdża tutaj. Ma oczywiście stację na naszym dworcu. Później wjeżdża w tunel, wyjeżdża, jedzie tutaj, tutaj, tutaj pod tym wszystkim. I wjeżdża w tunel i bezpośrednio podjeżdża pod nasz dworzec. Więc połączenie jest, bym powiedział, wręcz fenomenalne. I aż dziwne, że tylko tyle osób korzysta, ale widzę, że nawet jakieś tutaj w ciekawe sposoby wchodzą na tą stację. No ciekawe, ciekawe. Tak czy siak nasze porty, jeżeli ktoś byłby ciekawy, wszystkie są bardzo obłożone, no może poza tym jednym. Ale to jest po prostu kwestia czasu. One się zazwyczaj na równo wyrównują. Na równo wyrównują i są cały czas wszystkie w pełni użyteczne i używane. Ja będę tutaj powoli to sobie jakoś układać, no i będzie się działo, tak? Wszystko z bambusu mi się cały czas buduje. A to nie, jeżeli ciekawi, to jest jako zabytek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Sądzę, że taki początek do naszego stadionu jest na pewno dobrym wstępem, bo tu się jeszcze będzie działo. A, i dociągnąłem autobus wycieczkowy. Tak jakby coś. Cześć!